Dzień dobry. Kłaniam się po same bile i witam was mile na kanale Borbob TV. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie postać wyjątkowa, bowiem mają państwo przed oczami pierwszego z fighterów, który wyszedł do oktagonu na gali Fame MMA. Pierwszy doznał tego zaszczytu, choć jak sam twierdzi, była to najbardziej stresująca chwila w jego życiu. Panie i panowie, przed wami Bogaz. Serdecznie zapraszam. O Bogasie zaczęło się mówić w okolicach 2018 roku, gdy to towarzyszył wielmożnemu Bomb Dealowi w poszukiwaniu klauna z Koszalina. Nie był żadnym influencerem ani nic z tych rzeczy, po prostu ziomkiem ekipy, który woził ich, gdy ci balowali sobie w międzyczasie. Siedział bidny gdzieś z tyłu i chyba średnio interesowała go pajacerka z tym klaunem. Projekt ze straszydłem był pomysłem niejakiego knazia, jednak uznałem, że jest to temat na zupełnie osobny materiał, więc odstawmy go na bok. Boxdel zaprzyjaźnił się z panem kierowcą i razem spalili niejednego wąsa. Smerali się brzuszkami, a nawet dał mu legendarny fotel ze swoją podobizną. Pomógł mu w promocji, lecz Bogi niespecjalnie wykorzystał potencjał dany przez Michała. Może po prostu miał to w poważaniu, może nie wiedział, jak się za to zabrać. Tak czy owak, panowie zaliczyli razem niejednego live'a i niejedna knajpa z burgerami została obskoczona. Bogas jeździł sobie taksóweczkami i był prostym chłopaczkiem z małej mieściny. Tym takim, który spropsuje za bigosik domowej roboty i skoczy na browca po skończonej pracy. Możesz mu zdradzić swe największe sekrety, a ten nie powie ich nikomu jak ta chorągiewka Palisade. Już od dłuższego czasu użytkownicy... Nie cechował się zbytnią regularnością, jeżeli chodzi o nagrywki, ale gdzieś tam zawsze do foci zapozował. I wydawać by się mogło, że o mężczyźnie sługi zaginął, że wyruszył w świat jak ten włóczyk i zamieszka gdzieś w szałasie za garbatką. Nic bardziej mylnego. W roku 2018 szanowne włodarstwo zaprosiło człowieka w swoje skromne progi. Mówimy rzecz jasna o federacji Fame MMA, na której wystąpił jako pierwszy z uczestników. Cytując wpis na jego oficjalnym Instagramie. Jeden z najbardziej stresujących momentów w moim życiu. Nie zapomnę, jak stanąłem wtedy na backstage'u i nagle reżyser mówi: leć, leć, no dawaj, idziesz. A wtedy ja w głowie zadałem sobie pytanie: na ciulia się na to zgadzałem? XD, oj, będzie co dzieciom opowiadać. Uśmieszek. Stoczył bitkę z youtuberem o pseudonimie Strollowany, lecz niestety poległ. Co na plus trzeba powiedzieć, widać, że panowie dali z siebie 150% i trzaskali się po łbach przez bite 3 rundy. Chciałbym przypomnieć, że gość waży grubo ponad 190 kg i przetrwać tyle czasu w oktagonie to nie lada wyczyn. Nie jeden po pierwszych 3 minutach wyplułby śledziony, a ten drugi wysrał wszystkie wnętrzności wraz z porannym burrito. To naprawdę było przedstawienie godne otwarcia federacji. Zawodnicy nie mieli żadnej spiny, nic między nimi nie iskrzyło, no ale w klatce widać było, że na tych chwil parę będą ze sobą rywalizować na śmierć i życie. Dali sobie przytulaska po całym przedsięwzięciu i poszli na miasto wyrywać małolaty. Tak, poczuli, poczuli, a to już jest dużo, to już jest bardzo dużo. Obecność w oktagonie to jest już bardzo dużo. Sebastian Strollowany Nowa! Końcem trzeciej rundy, ale jednak to był knockout techniczny. Jak na moje, jeden i drugi w tym wypadku może czuć się zwycięzcą. A osobom nowym na kanale zalecam kliknięcie przycisku subskrybuj na dole w celu otrzymywania notyfikacji o nowych filmach. Swoją drogą warto wspomnieć o osobniku, dzięki któremu w ogóle doszło do realizacji gali. Pan Guzik. Guzik jest byłym ziomeczkiem Magikala, z którym razem przesiadywał na bagnach, snując plany o lepszym życiu. W pewnym momencie zaczął ubliżać Boxdelowi, wyzywając go na pojedynek. Biorę ci czaszkę, rozumiesz? Na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. Baron następnego dnia wrzucił film, w którym przyjął wyzwanie od Łysego. Wszystko szło traktować z przymrużeniem oka, tym bardziej, że w tamtym okresie Aferkowicz non-stop podpinał się pod temat magicznego. I nic dziwnego, cokolwiek o Shreku by nie wspomniał, mógł liczyć na przyrost wyświetleń, czy to na filmie, czy to na live'ie. Powiedział, że może wynająć salkę i zorganizować minigalę, na który spuści mu łomot. Parmezany. I udowodnię ci, jak bardzo przegiąłeś w oktagonie czy w ringu, zależnie gdzie to zorganizujesz. Jeżeli nie masz pieniędzy, ja chętnie zorganizuję taką walkę. Gdzieś jednak musiał przyjechać tutaj do mnie. Natomiast jeżeli ty zorganizujesz to w swoim mieście, to ja chętnie przyjadę do ciebie. Oczywiście wszystko załatwimy na sportowo. Temat ciągnął się jak smród po gaciach, bo bidny myślał, że lud zapomni, co obiecał widowni. Wojtek Gola podpiął się pod imbę, twierdząc, że on to z paluszkiem w dupie mógłby zorganizować takie wydarzenie.
Mijały dni, miesiące, może nawet i dekady, a Bombalus zamiast zrobić to co obiecał, ganiał za klaunem z Koszalina. Gola powoli tracił cierpliwość do youtubera, ale w końcu doczekaliśmy się pierwszej odsłony gali. To co wydarzyło się na konferencji już na zawsze pozostanie w mej pamięci. Guzik zarzucił Boxdelowi, że waży grubo ponad 115 kilo, na co Włodarz, że gada bzdury i lepiej by było jakby wysmarował sobie łysą glacę pumeksem. No to zobaczymy na ważeniu, powiedział Guziczek. Andrzejku, proszę opuszczenie krótkiego fragmentu z konferencji. Dobrze, dobrze, tylko nie zapominaj o tym, że ważysz 100, ile? 118? 110 aktualnie. Nie ważysz 110, zobaczymy, zresztą, zobaczymy. Pamiętajcie, 110 kilo, w piątek sprawdzamy, ile on waży. Boxdel wnosi na wagę 115 kg, 750 gram. Do czego zmierzam? Ano do tego, że gdyby nie ten wiekopomny moment, w którym to łysy zwyzywał Boxdela na pojedynek, gala być może nigdy nie ujrzałaby światła dziennego. A to wszystko na ulicy Urzędniczej w ekipie Gochy i Jacy. To absurd na skalę światową, ale tak było. Nie oszukuję was. Gdy do pojedynku doszło, Boxdel zapodał rywalowi kopniaka, że aż za monitora mnie zabolało. Ten smutny wrócił do domu. Tak, low kick i middle kick, wszedł na żebra Guzika! Guzika, to jest koniec! Nigdy więcej nie wystąpił na żadnej imprezie i oficjalnie może czuć się największym przegrywem całego internetu. Dostał za walkę ze złoty 50 i do dziś przeklina dzień, w którym zwyzywał youtubera. Poważnie, mogliby w ramach wdzięczności dać mu jeszcze ze dwie walki albo przynajmniej parę naklejek z logiem fejmu. Ręcznie rysowany obraz z półnagim Bombdilem też ujdzie w tłumie, ewentualnie jakaś randka z Wojtasem na jakiejś stacji Lotos. To takie płyzabawne. Wracając do Bogasa. Słynna stała się parodia piosenki Kaspra Bońskiego pod nazwą Crusher. Ziomek dał tam czadu jak dać czadu powinien. Wyginał śmiało ciało i w sumie to szacun za dystans do siebie. Ja mam największą masę, ja mam największą masę, ja mam największą masę. Największy polski Crusher, największy polski Crusher, największy polski Crusher, największy polski Crusher. Bogi wielokrotnie próbował zwalczyć swe wewnętrzne demony i zrzucić nieco kilo. Niestety z marnymi efektami. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że jeżeli zmuszamy się, by iść na te nieszczęsne ćwiczenia, to lepiej odpuścić temat. Polecam znaleźć sport, który się pokocha. Wtedy do niczego nie będziemy się zmuszać, po prostu pójdziemy na trening, bo to lubimy. To najlepsze z rozwiązań. Po dłuższej przerwie na TikToku wyświetlił mi się jegomość. Facie otworzył swój lombard i sklep z zapiekankami. Wow! Ogłosił też fajny konkursik, który polegał na tym, że kto pierwszy kupi od niego rower ze sklepu, ten przejedzie nim przez całą Polskę i wręczy kupcowi osobiście. Jeżeli ten rower sprzeda się do końca tygodnia, wsiadam na niego tak jak teraz i jadę do jednego z was. Tak też się stało. Pojechał grubo ponad 200 km w wyprawę swojego życia, ależ jak sam twierdzi, było to trudne zadanie. Moi drodzy, słowo się rzekło. Jadę 250 km do klienta. Pierwsze 7 km za mną. Miałem już jeden mały kryzys pod górkę, ale mam nadzieję, że w 2 dni uda mi się to opędzować. A kojarzycie Komandosa? Naczelnego polskiego króla syntolu? O wielmożnym panu również nakręciłem materiał. Tutaj macie adnotację. Zapraszam serdecznie.